Witam Państwa bardzo serdecznie w tym krótkim filmie przedstawiającym projekt Rodeo. Nazywam się Karol Masztalerz. Jestem liderem tego projektu, który współprowadzę z dwoma przyjaciółmi, Pawłem Preskaczyńskim oraz Mateuszem Kozą. Po mojej lewej stronie widzicie Państwo prototyp radioteleskopu, który będzie służył do odbioru danych naukowych z satelitów pogodowych w formacie HRPT. Takie dane to głównie zdjęcia meteorologiczne o ogromnej rozdzielczości. W ramach tego projektu powstanie cała seria filmów, która będzie przedstawiała budowę całego naszego projektu. Pierwszy z nich, który właśnie Państwo oglądacie, ma na celu przedstawienie projektu oraz jego zarysów. Następny z nich będzie omawiał aspekty techniczne systemów mechanicznych. Omówił je Mateusz Koza, który jest naszym inżynierem. Będzie ten film pokrywać właśnie takie elementy jak budowa montażu oraz sposoby śledzenia satelitów. Następny z nich, omawiający systemy odbioru fal radiowych, będzie omówiony przeze mnie. W tym filmie pokryjemy instruktaż na temat tego, jak odbierać fale radiowe, w jaki sposób budować systemy do ich odbioru oraz w jaki sposób je przetwarzać. Ostatni z filmu zostanie omówiony przez Pawła Preskaczyńskiego, naszego programistę. Paweł powie w tym filmie krótko, jak radioteleskop został oprogramowany, w jaki sposób działa samo oprogramowanie radioteleskopu oraz jak zsynchronizować ogromną ilość programów komputerowych, tak by nasz radioteleskop działał w 100% automatycznie. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego krótkiego filmu wprowadzającego do projektu Rodeo. Niedługo na naszym kanale YouTube pojawi się więcej filmów omawiających techniczne aspekty budowy, montażu oraz reszty radioteleskopu. Będą to filmy pokrywające wszystkie aspekty budowy takiego systemu, dlatego dzięki nim będziecie mogli Państwo właściwie zbudować własny radioteleskop. Zapraszam także na naszą stronę Rodeo i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu.